Wsparcie samorządów województwa tak naprawdę odbudowało kolarstwo w naszym regionie. Z tego, co było kilka lat, brak szkółek, brak kadry, brak młodzieży. Mamy dzisiaj 12 wspaniałych szkółek, w których młodzież może ćwiczyć, może uprawiać kolarstwo. Dla mnie tutaj nie ma żadnego zdziwienia, że młodzi ludzie chcą uprawiać kolarstwo. A naszym wielkim zadaniem jest, żebyśmy to kolarstwo wspierali. Czyli jeżeli my możemy poprzez nasze 60 tysięcy złotych rocznie wygenerować kilkaset tysięcy złotych dla województwa, no to jest tylko radość marszałków, że my w czymś takim uczestniczymy. 15 rowerów dla każdej szkółki, także już można policzyć, ile tego sprzętu mamy. Otrzymali stroje kolarskie, otrzymali kaski, także po prostu jeżdżą bezpiecznie i mogą trenować i że tak powiem, ukierunkowywać się w naszych wielkich mistrzów w poprzednich latach, których mieliśmy na Opolszczyźnie. My chcemy mieć w Polsce tych szkółek 200, nie chcemy mieć ich więcej, bo uważamy, że 200 szkółek jest to wystarczająca ilość, żeby nabór tych zawodników do tych klubów kolarskich był prawidłowy. Główny problem to jest taki, że ta młodzież jest w ogóle nieprzygotowana do uprawiania sportu. Jak przychodzą do mnie, ja głównie myślę o jakimś wyniku, a nie jakaś turystyka, mnie to nie interesuje, tylko interesuje mnie dobry wynik. Dzięki mojemu kuzynowi zacząłem jeździć na rowerach, pojechałem na pierwsze zawody, bardzo mi się to spodobało i też z trenerem bardzo dużo trenujemy. Przygotowujemy się do każdych zawodów i treningi mamy prawie że codziennie. Trenuję od chyba 3 czy 4 lat. Tato mnie zabrał na pierwszy wyścig i pierwsze miejsce zdobyłem. Jeżdżę w klubie White MTB Team Biała. Jakoś koledzy zafascynowali mnie tym, jak się to zaczęło. Innego w kolarstwie jest to, że są nagrody, jak po prostu jak zajmiesz pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no to dostajesz medale i dyplomy. A tak to i tak jest fajnie. I lepiej patrzysz na życie. Jesteś skupiony w jeden cel, a nie w parę, na przykład komputer albo coś, jeszcze zaoszczędzasz na tym zdrowie.